Wybraliśmy się na fantastyczną wycieczkę i przy okazji, jako że zaczęły się wakacje, warto przypomnieć sobie ustawienia GoPro dla filmowania. I chciałem to zrobić pod kątem różnych aktywności, dlatego że możecie robić przeróżne rzeczy z kamerą. Czy to jest zwykły vlog, taki jak ja mam teraz mówiony, czy to jest na przykład latanie kładami FPV, tak jak cała ta społeczność robi, a może to jest po prostu POV, czyli pokazanie naszego widoku podczas jazdy na motocyklu, na rowerze, może podczas pływania i innych aktywności sportowych. Zaczynamy zatem. Kwestia ustawienia Protion, tutaj nie ma specjalnej komplikacji, jeżeli chodzi o ISO minimalne i maksymalne w plenerze, tak jak tutaj 100 i to, ja stosuję też filtr ND16 w tej chwili. Fajna sprawa, trochę rozmycia wprowadza, dlatego ISO trzymamy jak najniżej. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o słabsze warunki oświetleniowe, wiadomo, że GoPro rekomenduje do 1600, ze względu na to, że tutaj jest elektroniczna stabilizacja i ta kamera sobie daje lepiej radę, jeżeli ma wyższe ISO w słabszych warunkach oświetleniowych. Tu bardziej skracamy czas naświetlania, a zwiększamy ISO i mamy ziarno. Niestety tak to wygląda. Także specyficzne ustawienia należy sobie wypracować, jeżeli stosujemy filtry i chcemy osiągnąć regułę 180 stopni. Też może być dosyć ciekawy wpływ na przykład na stabilizację. Także trzeba zwracać uwagę na to, co robimy, świadomie ustawiać ISO, bo nie zawsze, nie we wszystkich warunkach będzie to optimum, jeżeli trzymamy nisko lub też jeżeli damy za wysoko, pozwolimy na wejście na przykład na 6400. Najlepiej doświadczalnie parę razy sprawdzić, jak wyglądają ustawienia w przydanym świetle. Nawet krótki klip pozwoli nam na określenie, czy stabilizacja dobrze działa, czy nie ma ziarna za dużego i jak te nasze ustawienia korygujemy. Drugi raz już jest lepiej, trzeci raz jest idealnie. Jeżeli chodzi o bitrate, wiadomo, że wysoko. Jeżeli chodzi o shutter speed, ustawiam na auto, ale jeżeli zależy mi na fajnym rozmyciu, na 0,01 sekundy, jeżeli to jest szybki ruch na przykład na motocyklu albo na nartach, czy właśnie dronem podczas latania. To w zależności od aktywności oczywiście, jeżeli chodzi o kolor. Jeżeli lubię kolorować, bawić się, połączyć z ujęciami z innej kamery flat, jeżeli masz nową kamerę, na przykład 10, wtedy naturalny kolor, a jeżeli mamy modele starsze, wiadomo, że kolor GoPro, wtedy jest gotowy, taki nasycony mocno kolorami obrazek, w zależności od tego, co lubisz oczywiście i czy masz czas i zacięcie do tego, żeby postprodukcję rozwinąć. Jeżeli chodzi o kompensację ekspozycji, zwykle ustawiam na -0,5 przy takich warunkach jak teraz. Jeżeli jest trochę ciemniej, można podciągnąć oczywiście do góry, ale przy jasnym, normalnym dniu, żeby nie prześwietlić takich obiektów jak skałki w tle, wiadomo, ustawiamy troszeczkę niżej, -0,5. Jeżeli chodzi o balans bieli, warto ustawić manualnie z tego względu i warto też trochę poczytać na ten temat. Dlaczego? A mianowicie z tego względu, że może nam się bardzo płynnie zmieniać obiekty w kadrze. Na przykład wejdzie nam coś czerwonego albo niebieskiego, i w tym momencie przy ustawieniach automatycznych balansu bieli mamy zupełnie taki wielki skok i nasze ujęcia są po prostu zepsute, dlatego warto ustawić, na przykład dzisiaj ustawiłem na 5,5, mniej więcej 5,5 tysiąca jest w porządku. Trzeba uważać przy ustawieniach wewnątrz pomieszczeń, przy nagrywaniach vlogów, na przykład w środku, bo ja miałem parę razy tak, że nagrywając czy fitness club, czy hotel, kamerką GoPro na kładzie, miałem zbyt żółte kolory. Trzeba ustawić faktycznie wtedy na indywidualną temperaturę albo przełączyć na chwilę na auto, zobaczyć jak
się układa temperatura barwowa i wtedy przełączyć już manualnie. GoPro umożliwia nam filmowanie w dwóch współczynnikach proporcji 4/3 i 16:9. 4/3 próbkuje zwykle cały sensor. Oczywiście jest to większe obciążenie dla procesora, dlatego mamy tutaj też niższe rozdzielczości niż w stosunku do 16:9. 16:9 jest to obraz już skadrowany i ogólnie można powiedzieć, że jest tam wycięta górna i dolna część z tego pola widzenia. Natomiast każdy z tych współczynników ma inne rozdzielczości i zwykle jest tak, że niższa rozdzielczość, większy klatkaż. Na przykład już w Hero 10 mamy nawet dla 4K 120 klatek na sekundę. I teraz patrząc na współczynnik proporcji 4/3 mamy do dyspozycji rozdzielczości przy Hero 10 5K, 4K i 2.7K. Dla współczynnika 16:9 mamy 5.3K, 4K, 2.7K i 1080. To, o czym warto powiedzieć, jeżeli filmujemy na przykład POV, szybkie akcje albo loty FPV, ja o tym powiem za moment, zwykle używa się i dąży do filmowania we współczynniku proporcji 4/3, dlatego że mamy większą elastyczność do stabilizacji, większe możliwości właśnie w postprodukcji. Tutaj widzimy przykładowe ujęcie nagrane we współczynniku proporcji 4/3 i żeby szybko przejść do 16:9 wystarczy powiększyć to ujęcie do 135 mniej więcej procent, 135. W tym momencie pokryje nam cały kadr, można też wybrać w pionie ten fragment ujęcia, który jest najbardziej atrakcyjny, żeby pies był skadrowany centralnie. Przejdźmy w tej chwili do omówienia poszczególnych scenariuszy, będzie to vlog, POV, slow motion i loty FPV. No dobrze, i teraz mamy taką sytuację, że chcesz nagrać taki vlog jak ja teraz, czyli gadającą głowę z wakacji, o czym warto pomyśleć i jak ustawić te parametry, żeby było optymalnie. Przede wszystkim używamy stabilizacji, czyli albo Happy Smooth, albo Boost. W tym przypadku, jeżeli chodzi o pole widzenia, ja używam liniowego, bo jeżeli używam przy tego typu ujęciach pola widzenia szerokiego, to moja twarz wychodzi bardzo zniekształcona, nie jest to dobre. 4K w 25, L lub L, no L myślę wystarczy bez stabilizacji horyzontu jak najbardziej, no i 25 klatek też wystarczy, dlatego że jeżeli gadasz, to nie trzeba regulować. Jeżeli pracujesz na osiach czasu, na przykład 30 klatek na sekundę, to ustawiasz to odpowiednio, jeżeli 24 również, ale zwykle w PAL nagrywam w 25 klatkach na sekundę. I takie ujęcia są fajne, bo one nie wymagają zwykle postprodukcji, żadnej stabilizacji, dźwięk powinien być dobry. Akcesoria, o które warto zadbać, to jest kijek do selfie dobry, filtr ND, przynajmniej żeby mieć 8-16. Ja używam zestawu Freewella, jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek z filtrami przy GoPro trzeba być świadomym, co się robi, bo dla niektórych ustawień i parametrów stabilizacja nie wychodzi zbyt dobrze. Media Mode wydawałoby się, że jest zbędny, ale dla szybkiego uzyskania dobrego dźwięku ja stosuję Media Mode plus mikrofon Rode Video Micro i do tego zwykły kijek do selfie z GoPro. Jeżeli na wakacjach masz fajną, dynamiczną scenę, jeżeli ktoś na przykład biegnie albo idzie, chcesz nagrać powiedzmy psa czy dziewczynę, czy jakiś obiekt ciekawy, czy sportowca podczas biegu, możesz zastosować slow motion w zależności od kamery. Możesz nagrywać w 4K na przykład 50 klatkach lub nawet w 4K 100 klatkach dla Hero 10 i dzięki temu możesz naprawdę dobre ujęcia zrobić, w postprodukcji zwolnić dwu- czy czterokrotnie i fantastycznie podkreślić ten ruch slow motion. Zwykle stosujemy 100 lub 50 klatek, może być aspect ratio 4/3, czyli współczynnik proporcji 4:3, żeby lepiej uchwycić. Stabilizacja Hyper Smooth wystarczy i fantastycznie pokazuje ekspresję, jeżeli chodzi o ruch na świeżym powietrzu, szczególnie wakacyjne sceny i dzięki temu mamy mega wspomnienia.
przypadku POV, czyli jedziesz na przykład na motocyklu, czy samochodem, czy może na rowerze, albo robisz podobne aktywności, czy biegniesz. I to jest kapitalna sprawa, dlatego że tutaj możemy zastosować po pierwsze pole widzenia szerokie, czyli W, wide, do tego współczynnik 4 trzecie, żeby pokazać jak najwięcej i żeby ten fragment, który jest ciekawy, skadrować w postprodukcji do 16:9. No i stabilizacja zostaje Ci HPS Smooth. Rozdzielczość, tak jak mówiłem wcześniej, w zależności od tego, co chcesz zrobić, ale klatkaż 25 wystarczy, rozdzielczość 5.3 lub 4K w starszych modelach też jest ok. Zachęcam Cię do tego, żeby filmować sporo swoich aktywności. Można być naprawdę zaskoczonym, co ta kamera pokazuje, ale też to, co my jesteśmy w stanie fajnego nagrać, na przykład z wakacji czy pobytu weekendowego. I ostatnią aktywnością, którą dzisiaj omówię, są loty FPV, czyli First Person View. To są loty dronami, które zwykle budujemy, składamy i na nich lata jako pasażer kamera GoPro. I zwykle stosujemy tutaj oprogramowanie, czyli to jest Real Steady Go. To, o czym chciałem powiedzieć, filmujemy we współczynniku proporcji 4 trzecie na pewno, jeżeli chodzi o klatkaż. Tu w zależności, jakie mamy efekty do osiągnięcia i też czym latamy, czy to jest piątka, czy to jest CineWhoop lub też coś innego, możemy ustawić 25, 50 lub 100 klatek na sekundę, w zależności oczywiście od rozdzielczości. Wiadomo, że w 5K filmujemy w 25 klatkach, ale możemy zejść do 4K w 50, a nawet 2.7 w 100 klatkach na sekundę. Rewelacyjna sprawa, jeżeli chodzi o Hero 10. Postprodukcja, jak mówiłem, czyli stabilizacja jest w tym momencie wyłączona i całość wykonywana jest w Real Steady. Naprawdę dobrze wychodzą te ujęcia i GoPro fantastycznie sprawuje się i cieszy się niezwykłym powodzeniem wśród pilotów FPV. Jeżeli podczas tych wakacji chcecie wykorzystać na maksa swoją kamerę sportową, zapraszam do moich budżetowych warsztatów online dotyczących użytkowania GoPro. Znajdziecie tam ustawienia, przykłady i wszelkie aplikacje dotyczące tych sportowych kamer. Zapraszam serdecznie. Dobrze przed kamerą się czujesz? Tak. Spoko, nie? Fajnie. No, super. Myślę, że możesz mieć swój kanał. Ale ja tak gadać nie wiem jak ty.